Nasz projekt będzie polegał właśnie. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, profilu na Facebooku oraz profilu i strony Lasów Państwowych Nadleśnictwa Dniewkowo. Dowiecie się wszystkiego w najbliższym czasie. Będziemy tworzyć ogromny hotel dla zapylaczy, dla dzikich pszczół, które należą w większości do rzędu żądłówek, ale nie żądlą. Będzie to spotkanie przede wszystkim z archeologią, z historią. Jesteśmy przecież muzeum. Lasy Państwowe przywracają bartnictwo w swojej włości. Dowiemy się, co to jest kuszka, samobitnia, czym jest pyłek, czym jest pierzga i jak rozwijają się pszczoły miodne. Zapraszamy do obserwowania naszych profili i udziału w projekcie. Użyjemy gliny, cegieł, trzciny, drewna. Będziecie mogli dowiedzieć się, jak rozwijają się te pszczoły i dlaczego one są tak ważne w naszym środowisku. Pszczoły towarzyszą nam od 100 milionów lat. Ludzie już dawno nauczyli się wykorzystywać ich dary. Zapraszamy, obserwujcie nasze profile.